Jest pani pierwszym kandydatem na burmistrza, który na konferencjach prasowych z nami, dziennikarzami, odwołał się do strategii miasta i do takich oficjalnych dokumentów. Widać, że pani ma to przestudiowane. Jakby pani mogła jeszcze raz powtórzyć, dlaczego to, co tam jest zapisane, jest tak istotne? Po pierwsze dlatego, że tworzyli tę strategię i mieszkańcy, i radni, i urzędnicy. To była strategia, w której też miałam przyjemność uczestniczyć, jeżeli chodzi o tworzenie. I tam jest cały konkretny program, jest cała analiza SWOT tak zwana, są mocne, słabe strony, bochni, szanse i zagrożenia. Na przykład jedną z takich słabych stron jest to, że nie mamy bazy noclegowej, ani bazy turystycznej, więc w tym momencie Bochnia się nie rozwija, turysta nie zostawia pieniędzy w Bochni i to miasto obumiera. Jest pewien rodzaj stagnacji, tak? Więc ta strategia jest głównym programem wyborczym i tak naprawdę na nim powinniśmy bazować. I tak staraliśmy się też ułożyć nasze punkty programowe, żeby też wynikały z tej strategii, bo do 2030 roku mamy gotowy plan działania tak naprawdę. Czy rozwój turystyki to jest ten jedyny kierunek, który pani widzi dla rozwoju miasta, czy jeszcze coś mogłaby pani powiedzieć, że jest istotne i należałoby na to kłaść duży nacisk? Jako przedsiębiorca uważam, że też Bochnia powinna iść w kierunku rozwoju przedsiębiorczości. Zdaję sobie sprawę z tego, że w strefie aktywności gospodarczej została tylko jedna działka do sprzedania i ta strefa już się kurczy, ale myślę, że trzeba usiąść do stołu i pomyśleć, czy też nie rozszerzyć Bochni o jakąś inną strefę gdzieś w innym miejscu. Dlatego, że przedsiębiorcy zasilają miasto i samorząd nie ma swoich własnych pieniędzy. O tym nikt nie mówi. Samorząd największe wpływy ma z podatków i z opłat lokalnych, więc jeżeli nie będziemy stymulować przedsiębiorczości i turystyki, to miasto będzie po prostu biedne. W jaki sposób chciałaby pani zachęcić turystów do przyjazdu do Bochni poza kopalnią soli? W tej sytuacji trzeba, żeby prezes kopalni i burmistrz promowali miasto razem. Czyli pokazujemy wszystkie perełki bocheńskie, tak? Jeżeli turysta wychodzi z szybu Sutoris, startujemy od Muzeum Fischera, jedziemy dalej pod Bazylikę, Planty, Tężnia, Muzeum Motyli. Muzeum Motyli oczywiście jest inicjatywą prywatną, ale jest marką ogólnopolską. To jest też jedyne unikatowe miejsce w Bochni. Także bardzo bym chciała, żeby Bochnia nie była miastem jednodniowym, tylko miastem weekendowym. Ale nie będzie miastem weekendowym, jeżeli nie będzie mieć bazy noclegowej. Więc najpierw trzeba to wszystko strategicznie przygotować i potem zrobić bardzo dobrą reklamę. Ja uważam, że powinien taką reklamę robić właśnie i prezes kopalni, i burmistrz razem. I promować miasto razem, od zwykłego kubka, na którym będzie logo kopalni i logo Urzędu Miasta, po już powiedzmy bardziej atrakcyjne programy, jeżeli chodzi o objazd po Bochni czy zwiedzanie kopalni. Także tak w skrócie. A czy bierze pani pod uwagę możliwość promocji miasta, też w ten sposób zachęcenia turystów do przyjazdu tutaj, poprzez kulturę i sport? Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kulturę, to bardzo ubolewam, że nie mamy oczywiście większej sali widowiskowej. Miałam ostatnio przyjemność być na koncercie z okazji nadania praw miejskich w Bochni. Ciężko było słuchać muzyki klasycznej jednak w hali sportowej, więc na pewno tego potrzebujemy. Trochę nie rozumiem, dlaczego nie wykorzystujemy budynków i struktury miasta, które mamy. Oratorium Świętej Kingi stoi puste. Ja jestem za tym, żeby jednak usiąść do stołu z właścicielami oratorium, podejrzewam, że to z kościół, jednak spróbować tak się dogadać, żeby ten budynek żył. Było to oratorium i teatr miejski, tak? Musi być kultura. Jeżeli chodzi o sport, to jak najbardziej, jeżeli chodzi o piłkę nożną halową czy BKS, też trzeba wspierać te drużyny sportowe. Tylko pytanie, czy nie zrobić tego na zasadzie właśnie partnerstwa publiczno-prywatnego, żeby zachęcić przedsiębiorców, żeby też wspierali bardziej drużyny sportowe w Bochni. Ale to pociągnę panią za język. Mhm, tak. To proszę powiedzieć, na czym według pani takie partnerstwo mogłoby polegać? Z tego, co wiem, to w kluby zarówno MOSiR, jak i BKS, jak i BSF bardzo zabiegają o wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Nie zawsze im to wychodzi. Ja powiem tak, jeżeli miasto nie pomaga przedsiębiorcom, to przedsiębiorcy nie będą pomagać miastu, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli burmistrz nie troszczy się o przedsiębiorców, to dlaczego przedsiębiorcy mają swoje własne pieniądze wydawać w infrastrukturę sportową? Z przedsiębiorcami trzeba usiąść do stołu i porozmawiać, czy potrzebują rozbudowy dróg, chodników, jeżeli chodzi o firmy i tak dalej. I też potem w drodze współpracy, kooperacji ci przedsiębiorcy będą, myślę, że będą wspierali kluby sportowe. Oczywiście są pieniądze też publiczne, z których należy korzystać, ale myślę, że to partnerstwo publiczno-prywatne będzie takim moim też konikiem do współpracy. Pozyskiwanie pieniędzy dla sportu.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej padło jeszcze takie hasło o zamianie stołków i potrzebie wpuszczenia do lokalnej polityki młodych twarzy. Rozumiem, że pani i pani ekipa uważacie, że wy jesteście w stanie wpuścić trochę świeżej krwi, ale jeszcze jakby pani mogła jeszcze raz rozwinąć ten wątek zamiany stołków i dlaczego ta zmiana jest potrzebna. Broń Boże, nie chcę nikogo urazić, ale jednak mam takie przekonanie, że zamiana w kontekście obecnego pana burmistrza do Rady Powiatu, a z Rady Powiatu pana Marka Rudnika na fotel burmistrza tutaj w tym momencie nic nie zmieni. Bo ja rozumiem, że Bochnia ma być dobra i przyjazna, ale Bochnia ma być dynamicznie, nowocześnie zarządzana. I jeżeli ktoś pracuje cały czas na tak zwanym państwowym, to mam wątpliwości, czy myśli jak przedsiębiorca. Dlatego też jest kwestia układów. Ja nie jestem z żadnego układu bochńskiego. Ja będę pracować w pełnej wolności, nie uwikłana w żadne zależności miejsko-powiatowe czy inne bochańskie. Więc myślę, że to jest też mocny dynamit, jeżeli chodzi o rozwój Bochni, bo po prostu przychodzę do urzędu, wymieniam się z urzędnikami swoimi kompetencjami, po prostu wymiatamy, ale w kontekście nie wymiatania ludzi, tylko wymiatania w kontekście rozwoju miasta i dynamicznego zarządzania Bochnią.